Halo, dzień dobry. Jestem, witam, dzień dobry. Witajcie, w tym odcinku chciałem Wam zaprezentować rejestrator wideo firmy Navitel R400. Podstawowe parametry to rozdzielczość Full HD w 30 klatkach, 2,7 cala z tyłu wyświetlacz, 120 stopni kąt nagrywania, G-sensor ruchu, no i obiektyw składa się z 4 soczewek. No i tak to wygląda. W opakowaniu znalazła się ściereczka z mikrofibry. No i tak wygląda cały nasz sprzęt, czyli rejestrator. Całe szczęście producent dał nam tutaj przyssawkę. No bo bez przyssawki to bawić się w tą naklejkę to jest takie trochę niezbyt profesjonalne. Jednak jest naklejka na szybę. Niestety. Ale ja z tej naklejki nie będę korzystał. Są dwie właśnie opcje. Jest taka opcja, że tutaj wsuwamy, przekręcamy i tutaj sobie możemy zamocować na szybę tą naklejką. To musimy poluzować i wtedy sobie tutaj do szyby doklejamy. Ja z tego na pewno nie będę korzystał. Ja sobie skorzystam z przyssawki, którą też producent dodał, całe szczęście. Tak samo montujemy tutaj w ten otwór i przesuwamy. No i zamocujemy sobie do szyby. To będzie o wiele lepsze rozwiązanie. No i zaraz mocujemy to do szyby. Kabel USB, ładowarka, książeczka. Dodatkowo firma dała nam kod z licencją na nawigację do smartfonu lub tabletu na 12 miesięcy. Ten rejestrator wyposażony jest w procesor M-Star AIT8328P. Nagrywa pliki w formacie MOV z kodekiem H264. Maksymalna rozdzielczość to jest 1920x1080p w 30 fpsach. Zdjęcia robi w formacie JPG. Rozdzielczość zdjęć to jest 12 megapikseli. Tak prezentuje się nasz wideorejestrator i z frontu mamy głośnik. Tutaj mamy diodę doświetlającą. Z lewej strony przyciski do wyboru góra-dół w opcjach. Z góry urządzenia mamy przycisk włączający, podłączenie do mini USB, zacisk tutaj do szyby, OK i przycisk menu. U dołu rejestratora mamy wejście na karty microSD, mikrofon oraz przycisk resetujący. Przykładowa karta 32 GB microSD XT. No i start urządzenia. Szybko startuje i gotowa do użytku jest po już kilku sekundach, 2-3 sekundach. Tak wygląda ekran startowy wideorejestratora, ale niestety zasilanie już padło. Tu mamy dwa przyciski, przycisk OK i przycisk menu, a po drugiej stronie mamy też dwa przyciski góra-dół, opcje wyboru w pozycji w menu. No i tutaj wchodzimy w to menu. Najpierw wyłączymy nagrywanie. Gdy nasz rejestrator, wideorejestrator jest w trybie standby, możemy sobie wcisnąć OK, to robi zdjęcie. Przytrzymując, to robi zdjęcie. A wciskając raz, nagrywa. Jest tu ikonka REC. A przytrzymując, to robi zdjęcie. Jeszcze raz. OK. Wchodzimy do menu i teraz pokażę poszczególne tutaj opcje, jakie mamy dostępne. Tryb filmowy. No to mamy do wyboru 3 rozdzielczości, Full HD, HD, no i 640x480 tylko w 30 klatkach. Potem wejdźmy do opcji czas klipu filmowego, to możemy sobie wybrać długość tego filmu i potem oczywiście tnie na kawałki. Możemy wyłączyć, czyli nagrywanie ciągłe. Ja ustawiłem sobie na 3 minuty. Następna opcja to czas wyłączenia filmu. Nie wiem, czy to jest to. Chyba tak, nie? 5, 30, 1 minuta, 3 minuty. Jest ustawione na 5 sekund. Rejestracja zdarzeń tu jest ustawione na 5 sekund. Nie wiem, co to jest. Zapis dźwięku włączony lub wyłączony. Oczywiście, że włączony. Tu tym przyciskiem możemy sobie ten dźwięk włączyć lub wyłączyć. Podczas nagrywania oczywiście. Jeżeli włączymy nagrywanie,
to tutaj mikrofon włączamy lub wyłączamy. Tym tutaj takim, nie wiem, czy to będzie potrzebne. Dobra, następna pozycja w menu to jest czułość mikrofonu. Tu jest ustawiona standardowa, możemy jeszcze na niską zmienić. Kolejna opcja, ekspozycja. Tutaj możemy sobie jaśniej lub ciemniej podbić tą ekspozycję. Raczej ja wolałbym opcję auto. Balans bieli jest auto. A możemy wybrać światło dzienne, zachmurzenie, fluorescencyjne. No i takie inne auto. To gówno daje, bo to jest bardzo słabe odwzorowanie. Czułość ISO też jest automatycznie ustawiona. Możemy sobie w nocy podbić ją nawet do 3200, ale pewnie będzie niezła ziarnistość. Tego nie powiem. Następna opcja, kolor. Kolor naturalny, żywy, blady. Jest ustawiony naturalny, nie ma co przerysowywać wszystkiego. Efekt zwykły, tu mamy efekt sepi, czarno-biały lub negatyw. Włączmy w negatywie, no i zobaczmy, jak to wygląda. No, wygląda jak jakiegoś z kosmosu. Predator. Tak, z Predator. Zaraz wyskoczy nam. Ty tu jeszcze włączyłem nagrywanie. I to był Predator. Następna opcja to jest zapis filmu poklatkowego, czyli taki jakby timelapsik. No i tutaj 1 sekunda, 5, 10, 30, 60. Ja zrobiłem taki przykładowy na 10 sekund. No to film trwał cały, który normalnie 15 minut, trwał w 10 sekund. Troszeczkę przesadziłem, ale to pokażę w filmie. Tu wyłączam, bo to raczej zbędna opcja. I slow motion, czyli zwolnienie tego filmu. Mamy jeszcze takie tryby tutaj. Tryb wideo. No to tryb wideo mamy normalny, parkingowy lub awaryjny. Kamerka z przodu wygląda zarąbiście. Wygląda profesjonalnie. Wygląda jak aparat, kamera i... Tak. No nie wiem, czy będzie ostre. I wystartowała. Szybko startuje. Tak. Jak błyskawica działa. I wróćmy do kolejnych opcji. Tym przyciskiem bierzemy sobie zoom optyczny. Nie, no super. Wow. Zobaczcie, jaki jest zoom optyczny. Wow, wyraźnie. Mrówki widać. Możemy igły liczyć na sosnie. Nie no. Jakość nawet nie jest HD, ale pewnie dla amatorów to wystarczy. Ale widać igły. Igły widać, igły, nitki, szydło z worka wyjdzie. Do menu przechodzimy tutaj tym przyciskiem, wciskając no menu. Którym? Tym tutaj, menu. I przycisk włączenia, wyłączenia, to przełączamy te tryby na dole poszczególne. Aha, czyli tamtym czyli... wchodzisz w to menu poziome. Tak, tu był na początku tryb kamerki, tu jest tryb zdjęć i mamy takie opcje. Aparatu, tak? W trybie aparatu mamy no, takie opcje jak wielkość zdjęcia, 3 megapikseli, jakość zdjęcia, ekspozycja, czułość, kontrast, nasycenie. Dobra, następny tryb to tryb przeglądania. Ustawiamy sobie głośność, usuwamy sobie dany plik. Tryb wideo normalny. Następna opcja to jest formatuj kartę SD, info o karcie SD. I ostatnia opcja, sygnał dźwiękowy wyłączony, wyłączone zasilanie, nigdy, że wyłączę zasilanie po minucie lub po pięciu. Ustawienie zegara. Znacznik data plus logo. Ten znacznik jest no, raczej w kiepskim położeniu, bo nie jest w rogu, tylko jest tak tutaj w tej części nagrywanego materiału wideo. Więc format data, no to się przyda, ale no według mnie nie jest w odpowiednim miejscu. Powinien być maksymalnie tu po rogu. A ma GPS-a ta kamerka? Nie ma żadnego GPS-a. Znacznik data plus logo, język polski, mamy do wyboru, to warto pokazać. Mamy Deutsche, Italiano, łotewski, polski, rumuński, słoweński, ukraiński, francuski, chiński, koreański i cestiński. Czeski. Co się śmiejesz? Chyba. Migacz mamy na 50 Hz włączony. Nie wiem, nie widziałem tego migacza, nic mi nie migało. No 50 Hz tyle mamy. Skręcie jest. Ale to nie ten, jaki migacz? 50. A, migacz w samochodzie mówisz? No. 50 Hz? No w gniazdku mamy 50 Hz. Funkcja USB, czyli taka funkcja, że podłączymy kamerkę do kompa i może nam
działać jako PC Cam lub jako memory stick coś tam, albo jako przenośny... Tam... Jako rejestrator, tak? No, jako po prostu kamerka komputerowa. MSDC? MSDC to coś tam multimedia, no taki przenośny do jak pendrive multimedialnych plików. Obróć ekran LCD. Co to daje, bo tego nie widziałem, ale opcji ma. Pewnie obróci. O, no, ta funkcja jest dla wszystkich bardzo tutaj potrzebna. No co, można sobie zamontować tutaj na kokpicie. Ja bym to sobie zamontował i kable by z dołu wychodziły. Może być. Super, mi się podoba, dlatego bym kupił tą kamerkę. I dobra, przechodzimy z powrotem do tej opcji, która wywraca nam do góry nogami. Wracamy do standardowych ustawień. Energooszczędny LCD. Możemy sobie włączyć, że po paru minutach się wyłączy. Światło diodowe. O, i to jest ta opcja włączone. I teraz zaprezentujemy światło diodowe. Jest bardzo dużej mocy. Może nas tutaj no, bardzo dobrze oślepiać. Taki bajer, światełko, jak ktoś czyta gazetę prowadząc auto. Nie, możesz rejestrować po ciemku całkiem. No, przede wszystkim. Na przykład kokpit swój w samochodzie. Tak, i ja to przetestuję jeszcze i dopiero opublikuję. No, czujnik ruchu. Mamy jeszcze tryb parkingowy i włączamy sobie ten tryb parkingowy na no ja ustawiam na wysoki i jak ktoś się będzie kręcił przed samochodem w obrębie no tutaj pola widzenia kamerki, włączy się nagrywanie. Mamy też czujnik ruchu, który włączamy. A który to jest tryb, jak cię rypnie inny samochód? Jak rypnie, sensu. No to jest ten... Czujnik ruchu. Nie czujnik ruchu. Czujnik ruchu to jest ten, a tryb parkingowy... Tryb parkingowy to, że wokół obrębu kamery wykrywa ruch. Mhm. A czujnik ruchu? Widzi, no to jest też to samo. A po czujnik ruchu to on to bujnie samochodem. Albo, bo ma, jest jeszcze inaczej, czujnik antywstrząsowy. No. No i zerowanie ustawień. I na szczęście to już koniec tych ustawień. I teraz zapraszam Was na obejrzenie przykładowych sampli nagranych właśnie z tego rejestratora.
Bye. Demo. Goodbye. Kamerka posiada jeszcze diodę doświetlającą, no ale ona raczej przy takiej jeździe, ona może, co ona może doświetlić? No może doświetlić nam, nie wiem, czytanie książki, bo raczej doświetlać tutaj wideoobraz przed nami, czy jadący samochód, no nie, raczej tutaj ona się w ogóle nie sprawdzi. Jest zbyt małej mocy, więc doświetlając na pewno obrazu przed nami na pewno nie doświetlimy. Zresztą by no, mogła troszkę oślepiać kierowców naprzeciwka. Mikrofon zbyt czysto dźwięku nie nagrywa, ale wystarcza. Przejdźmy do podsumowania wideorejestratora R400. Jest mały, łatwo go można schować, gdzieś umieścić za lusterkiem. Ma dobrze tutaj wyczuwalne przyciski po lewej i po prawej stronie. Menu jest bardzo rozbudowane, wiele opcji, wyświetlacz jest dość spory, łatwo na nim zauważyć wszelkie tutaj parametry, no i jest dość tani, cena około 200-250 zł. No i zapomniałem dodać, że ten rejestrator ma bardzo fajny tryb parkingowy. Naprawdę go polecam włączyć. Jeszcze, no jeżeli nie ma nas w samochodzie, a ktoś przy aucie się kręci, samochody jeżdżą, wszystko to jest rejestrowane. Nawet jak idę z pracy do auta, to już przed samochodem, jak mnie kamerka dostrzeże, włącza się, no i wsiadam do auta, odpalam, to wszystko już jest rejestrowane. Także jakieś takie zdarzenia podczas naszej nieobecności, jest szansa, że kamera nagra. No, jest jedna sprawa, którą muszę poruszyć, a mianowicie nie ma opcji nadpisywania plików. No dziwne, prawda? No, kamera czy wideorejestrator powinien pracować w trybie ciągłym, czyli pliki powinny być nadpisywane, a tutaj tej opcji nie ma. Czyli załóżmy, że ktoś ma kartę, no nie wiem, no 16 gigabajtów, czy no zdarzają się 8. I szybko zapchamy kartę, no i co zrobić? Trzeba formatować albo usuwać z palca no, pliki wideo. To jest troszeczkę według mnie no, uciążliwe. Ten błąd czy nie błąd powinien zostać naprawiony przez wydanie firmware'u, który naprawia to niedociągnięcie. I poza tym ten cały napis na Vitel, który się pojawia z datą i godziną rejestracji, powinien być przesunięty do prawego dolnego rogu, a nie tak jest wysunięty no, prawie na połowie ekranu. No i co? To są tylko moje takie spostrzeżenia, moje opinie. Ja zawsze czekam na Wasze zdanie. Jeżeli macie przyjemność testowania tego wideorejestratora, to piszcie w komentarzach, jak u Was działa, czy jesteście zadowoleni, czy nie jesteście. Także jak się podobał filmik, łapka w górę, subskrypcja oczywiście mile widziana. I co? Zapraszam do kolejnych filmów, bo kolejne testy się już produkują. Pozdrawiam.